nation's greatest miracle! Kronika wypadków. Ustawa dekomunizacyjna usunie pomnik ognia? Polskie Tatry przejęte przez miasto. Palace znów udostępnione. Wałęsa w Zakopanem. Sto szczytów na stulecie niepodległości. We wtorek wieczorem na policję w Nowym Targu zgłosił się mężczyzna, który nie mógł dostać się do własnego domu. Funkcjonariuszami policji wrócił do tego domu i tam siłą otworzyli okno i w ten sposób wraz z policjantami wszedł do swojego domu i znalazł zwłoki żony. W mieszkaniu zamordowanej ujawniony został młotek, dość spory, ze śladami krwi. Czy jest to narzędzie zbrodni? Można przypuszczać, że być może tak. Mąż ostatni kontakt z 59-latką miał o godzinie 10 rano, kiedy informowała go telefonicznie, że wybiera się ze swoim 31-letnim synem do lekarza. Około godziny 13 na Zakopiance doszło do tragicznego wypadku, w którym, jak ustalono, zginął syn kobiety. Pewne okoliczności pozwalają przyjmować jako jedną z wersji właśnie wersję, że ten syn jest sprawcą zabójstwa matki. Ustaliliśmy, że miał on problemy ze zdrowiem psychicznym, no i był leczony z tego powodu. Ustaliliśmy, że w tym dniu wiesz, ojciec, głowa rodziny przebywał poza Nowym Targiem, on był z matką, no i około godzin południowych doszło do tego wypadku drogowego. Rodzina, w której doszło do tragedii, mieszkała na ulicy Waksmuńskiej. Syn był informatykiem. Pracował w kompleksie narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Chorował na depresję. Normalny człowiek takie rzeczy nie robi. Nikt nie podnosi ręki na drugą osobę, a tym bardziej na matkę. Więc musiał mieć coś. Coś było nie tak. Szkoda, że nikt nie wiedział, nikt temu nie przeciwdziałał w żaden sposób. Podobno się leczył, no ale nie wiem. To już my się tego nie dowiemy. W minioną sobotę na Zwijaczach w Zakopanem spłonął dom. Gasiło go kilka jednostek straży pożarnej. Jak się okazało, to pustostan, w którym właściciel mieszkający obok trzymał krowę i cielątko. We wtorek przy ulicy Nowotarskiej w budynku wielorodzinnym doszło do wybuchu gazu. Sąsiad po prostu poczuł gaz, chciał odpalić kuchenkę, no i wybuchło, no nie? Na takiej zasadzie. No idzie po prostu przeproszeniem, no i cała chałupa się ruszyła, nie? I żeśmy zlecieli z sąsiadem, z Łukaszem na dół do sąsiada Mariana i po prostu pytaliśmy się, co się stało. Drzwi wyrwane, wszystko, bo po prostu taki huk był, że cała chałupa się ruszyła. Masakra, nie? Ja jeszcze dwójkę dzieci mam, teraz do wujka musiało jechać, po prostu chore i wszyscy jesteśmy na polu i czekamy, nie? W Rozpoznaniu stwierdziliśmy, że w jednym z pomieszczeń został nagromadzony gaz, który uległ wybuchowi. Zniszczeniu uległo jedno pomieszczenie budynku. Jedna osoba została poszkodowana,
zarządziłem ewakuację z budynku. 14 osób zostało ewakuowanych natychmiast z budynku na zewnątrz. Osoba poszkodowana została przekazana pogotowiu ratunkowemu. Sprawdziliśmy budynek na obecność gazów wybuchowych oraz tlenku węgla. Na obecną chwilę nie stwierdzam zagrożenia. Osoby będą mogły powrócić do budynku. Właściciel mieszkania uległ niewielkim poparzeniom. Odmówił transportu do szpitala. Do zakopiańskiego magistratu trafiła petycja o usunięcie pomnika Józefa Kurasia Ognia i jego żołnierzy. Autorzy powołują się na ustawę dekomunizacyjną z czerwca tego roku, która zakazuje propagowania komunizmu. Józef Kuraś Ogień tworzył po 1945 roku wpierw milicję obywatelską, następnie Urząd Bezpieczeństwa. I w tym to okresie zostali przez niego i przy jego pomocy i jego ludzi aresztowywani AK-owcy, żołnierze 1. Pułku Szczecu Podhalańskich, i niektórzy z nich znaleźli się później na Syberii. Ogień przekazywał ich NKWD. Pomnik kontrowersyjnego na Podhalu bohatera odsłonił 13 sierpnia 2006 roku prezydent Lech Kaczyński. Już wtedy te działania wywołały sprzeciw potomków tych, którzy zostali zamordowani przez oddział majora. W czasie wojny Józef Kuraś walczył w Konfederacji Tatrzańskiej, a po jej rozbiciu w szeregach AK w 1944 roku przeszedł do batalionów chłopskich. Po wojnie współtworzył oddziały milicji w Nowym Targu. W latach 1945-47 wraz ze swoim oddziałem partyzanckim działał na własną rękę. Z rąk żołnierzy Kurasia ginęli funkcjonariusze UB, NKWD i milicji. W 1947 roku oddział został rozbity, a on sam zginął. Do tej pory nie odkryto miejsca jego pochówku. Myślę, że jeżeli wspaniały minister odebrał Ministerstwo Obrony Narodowej, tak, odebrał teraz odznaczenie Jaruzelskiemu jako generała, to ogniowi. Ogień też ma odznaczenie generała, nie, majora. Oczywiście zupełnie AK nie potwierdza tych nominacji, to były wszystkie komunistyczne nominacje na porucznika i tak dalej. Natomiast jeżeli Ogień był generałem, to czemu to wziąć szybko, bo to właśnie skorzystać z okazji i właśnie wyczyścić te szeregi, żeby nikt nie mówił, że PiS wprowadza błędną politykę historyczną, bo tak się mówi, że wprowadza w podręczniki błędną. My chcemy uchronić właśnie PiS przed tym, żeby właśnie nie popełnili tego błędu. Pensjonaty, hotele, kampingi, akwapark. Majątek należący do spółki Polskie Tatry wart 200 milionów złotych zostanie przejęty przez władze miasta Zakopane. O komunalizację spółki starano się od kilku kadencji. To nie miasto będzie prowadziło działalność gospodarczą, to będzie prowadziła spółka działalność gospodarczą i absolutnie tu nie idziemy w kierunku tym, aby rozwijać hotelarstwo, rozwijać gastronomię. Wręcz przeciwnie, chcemy po prostu wykorzystać inną moc tej spółki. Moc w postaci pomocy naszym przedsiębiorcom, naszym restauratorom, naszym hotelarzom, aby stworzyć pewne zaplecze, można powiedzieć, dla tych firm i dla mieszkańców w postaci właśnie tych obiektów, które będą wpływały jeszcze dodatkowo na obłożenie i na atrakcję Zakopanego. Przedsiębiorstwo jest zadłużone na 30 milionów złotych. Miasto nie będzie mogło pozbyć się majątku spółki przez 10 lat, za wyjątkiem kompleksu Zgorzelisko w gminie Poronin. Przed miastem otwierają się nowe możliwości. O ich charakterze zadecydują mieszkańcy. Myśmy planowali na kampingu swego czasu halę widowiskową. Jeśli takie będzie życzenie naszych mieszkańców, ale też i można powiedzieć naszych przedsiębiorców i nas samych tutaj jako zarządzających możliwości, to będziemy szli w kierunku tworzenia koncepcji tam hali widowiskowej. Po kilku latach przerwy będzie można ponownie zwiedzać miejsce kaźni działające w czasie II wojny światowej w Willi Palace. We wtorek uroczyście otwarto pomieszczenia muzealne. Urządzono je w piwnicy, w której gestapo znęcało się nad członkami ruchu oporu lub nad podejrzanymi o działanie przeciwko III Rzeszy. Nowym opiekunem muzeum jest Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palace Katownia Podhala. Naszym celem jest po pierwsze zarchiwizować wszystkie dokumenty, które tu mamy. Poza tym poszukać nowych dokumentów w dobie internetu, dojścia do IPN-u i tak dalej. Mam nadzieję, że wiele jeszcze cennych dokumentów z tych czasów jesteśmy w stanie znaleźć.
i te wszystkie dokumenty przekazywać pod halą i nie tylko. Marzyłoby się całej Polsce. Priorytetową sprawą jest rozpowszechnienie informacji o istnieniu muzeum, zwłaszcza wśród młodzieży. Tak jak już tu było wspomniane na spotkaniu, będzie na pewno przeprowadzana ta akcja w szkołach, to znaczy edukacyjna. Tutaj już kilka osób się zadeklarowało, że będzie chodzić do różnych szkół i wygłaszać wykłady na temat, po to, żeby właśnie zainteresować młodzież, zainteresować grono nauczycielskie, które by to przeprowadzało. Druga sprawa jest to na pewno pozyskanie jakichś sponsorów, no bo wiadomo, bądź co bądź jednak pieniądze też tu grają bardzo dużą rolę. Muzeum mieści się w kilku niewielkich pomieszczeniach. Tu katowano ludzi psychicznie i fizycznie, bito i kopano, mrożono w lochu, żeby za moment poddawać ciało nieludzko wysokiej temperaturze. Wielu tych tortur nie przeżyło. Cały budynek obecnie należy do prywatnego właściciela. Urządził to pensjonat. W czasie wojny w palace stacjonowało gestapo. Codziennie brano mnie na wyższe piętra, tam wieszano za ręce i bito do nieprzytomności. Zawsze po takim biciu wleczono po schodach do celi, gdzie na gołym betonie siedziałem lub leżałem. Wspominał swój pobyt w willi Palace Aleksander Dębiec. Dziś losy budynku są niepewne. Właściciel wystawił go na sprzedaż. Żąda 16 milionów złotych. Marzeniem członków stowarzyszenia jest wykupienie budynku i przeznaczenie go na działalność historyczno-edukacyjną. Owacją na stojąco przywitano legendę Solidarności, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. Odbył on półtora godzinną rozmowę z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami miasta. Wałęsa namawiał do czynnego udziału w życiu politycznym i społecznym kraju. Doszło też do emocjonalnego wyznania. Panie prezydencie, korzystając z okazji spotkania oko w oko, chciałem serdecznie przeprosić za to, że nikt z naszej zacnej organizacji nie stanął za panem wtedy, kiedy, mówiąc krótko, po panu Pluto ostatnio. A tą organizacją jest Związek Podhalan. Kiedy otworzymy stronę internetową, członkowie honorowi, na pierwszym miejscu jest Jan Paweł II, święty, a na drugim miejscu jest Lech Wałęsa. A potem idą pozostali w kolejności alfabetycznej. Możecie sobie Państwo sprawdzić. I nikt nie powiedział dość, dajcie chłopu spokój, bo to, co zrobił do wolnej Polski, to nie zrobił tego nikt. Rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnego podziwu. Jedyne kontrowersyjne pytanie, jakie padło z sali, zostało wybuczane przez słuchaczy. Mieliście 8 lat, miał pan swój czas i mi się wydaje, że trzeba chyba, mi się wydaje, godnie odejść i pozwolić niech idą. No to jest właśnie demokracja. Dlaczego ja jestem tą osobą cały czas? Pan ewidentnie po prostu... Dlatego tu jestem, bo ja nie jestem przekonany. Ja może nie mam racji. Tak. Dlatego tu jestem, dlatego rozmawiam. Ja się chcę przekonać. Ja też właśnie się chciałam przekonać. No, chciałam tutaj przyjść na ocznie. No tak właśnie, ja uważam, że pan po prostu ewidentnie nas tutaj podzielił. Pan jest za demokracją? Tak, oczywiście. No i dlatego mam tu prawo, ale... No tak, ale miał pan swój czas. Dlaczego pan nie wykorzystał? Ja nie byłem w Platformie. Ale nie, no miał pan swoje 5 lat. Ja pana wybierałam, głosowałam, byłam tą osobą, która postawiła przy mnie. I dzisiaj pani powiem, dzisiaj Platforma jest najsilniejszą partią, ma najwięcej pieniędzy i kadry. Ani kota nikt nie ma takiej wielkości kadry pieniędzy, ale droga pani, bo pani się nie zgłaszała, a nawet demokracja ma swoje reguły. Wiem, na czym polega demokracja. Nie, pan prezydent odpowie pani, tylko proszę, nie przeszkadzać. Ja się nie zgadzam, tylko w państwie trzeba się opowiadać za kimś, kto potrafi, ma siłę zorganizować, poprowadzić, by nie była anarchia. I tak popierałem tą partię, bo innej nie miałem. A jednocześnie widziałem nieodpowiedzialny PiS i dlatego też musiałem za kim się opowiadać. Dzisiaj, gdybym dzisiaj miał wybierać,
Jak jeszcze w kopcie nie nabierze siły, to jeszcze raz bym musiał się opowiedzieć za Platformą. Ale wierzę, że oni doprowadzą do porozumienia, a jak nie, to oni będą siłą. I mówię pani wcześniej, ja gram uczciwie, nie podjazdy, nie tego. Ja bym chciał, żeby ta władza poprawiła się, żeby nie niszczyła systemu. Przed wejściem do hotelu Stamary, w którym odbywało się spotkanie, doszło do incydentu. Dwóch młodych ludzi trzymało przygotowany przez siebie transparent. Incydent nie zakłócił spotkania. Artyna Nowacki, trowanie biegówki. To jest jednak straszna refrajda. Nie tylko frajda, ale i pasja, a w końcu wielka miłość Wojtka Szatkowskiego. To właśnie narty skiturowe. Wzorem swoich przedwojennych idoli przeszedł na nartach Tatry wzdłuż i wszerz. Frajda niesamowita, ale potem trafiłem w Bieszczady i moje pojęcie zostało zupełnie wywrócone do góry nogami, bo tam przestrzeń, przyroda, wilki, niedźwiedzie, żubry. To spowodowało, że Bieszczady są moimi ulubionymi górami na skitury. Ciekawe, ale tak się stało. Turbacz bardzo lubi i te okolice Gorców. Ciągle mu mało, ciągle szuka nowych wyzwań. Swój najnowszy projekt nazwał Narciarstwo Wolności. Projekt Narciarstwo Wolności jest związany ze 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak pomyślałem, żeby to jakoś uczcić, to znaczy w jakiś taki specjalny sposób, a ponieważ chyba najlepiej mi w życiu wychodzi jazda na nartach, no to pomyślałem, że można by to zrobić w ten sposób, żeby wejść na 100 szczytów w polskich górach, tych najważniejszych. I to się ma wszystko stać zimą 2017 na 2018. Chcę wejść na szczyty wszystkich pasm górskich w Polsce, począwszy od tych najbardziej popularnych, potem mniej odwiedzane. Będzie również na Gubałówce i innych stokach narciarskich, żeby propagować nieco inny sposób uprawiania tego sportu. Szczyty będzie pokonywał sam lub w towarzystwie przyjaciół. Na Kasprowy chciałem zrobić takie wejście pokazujące, ile nas jest tych skiturowców, żeby to był taki massive attack, jak nazwałem, czyli masowe wyjście z Zakopanego, z centrum Krupówek po prostu na szczyt. Myślę, że to ma uzasadnienie, bo Kasprowy akurat jest taką górą średnio trudną, a piękną. Przed nim rok przygotowań. Po rady chce się zwrócić do najlepszych, Andrzeja Bargiela i Piotra Sadowskiego. Projekt zakończy się wydaniem specjalnego albumu. Chciałbym finalnie po zrobieniu tego projektu, po zjeździe z rysów, przygotować taki opis tego, co robiłem, bo będę i nagrywał na wideo, i będę fotografował. I potem zrobić taki około 20 sztuk albumów, a jeden z nich chciałem wręczyć panu prezydentowi w Warszawie. Narciarz będzie potrzebował sprzętu, pieniędzy i noclegów. W tej kwestii liczy na sponsorów. Może to być sponsor, który wesprze na przykład jakąś część pobytu w Bieszczadach finansowo czy w innych górach, bo to finanse to będą dosyć niemałe jednak. Obliczyłem, że w sumie będę musiał pokonać prawie 5000 km samochodem.